Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z bardzo ciekawą powtóreczką. W tym odcinku zobaczycie Mausa po zmianach, czyli wiadomo, w patchu 9.20 Maus dostał nerfa, bo cóż, był naprawdę świetny z tym przeładowaniem. No i jeżeli nie wiecie, co się zmieniło, to się zaraz dowiecie. No i zobaczycie, czy nadal Maus potrafi robić spore obrażenia. W tej bitwie gracz o niku Szymonides już po raz trzeci u mnie na kanale pokazuje powtórkę. Cześć! Witam Cię fajnie serdecznie i drodzy widzowie. Dębina, bitwa standardowa, wiadomo. No i cóż, Mausem zazwyczaj jeździ się w stronę miasta, no i tam właśnie ruszyłeś. Czyli plan na tą bitwę, dojechać do miasta, tak? Tak, i zrobić tam jak najwięcej obrażeń, ile się da. Ile się da? Tu masz jakąś misję na uszkadzanie modułów. To zapewne nie brałeś pod uwagę, że w tej bitwie się to zrobi. Chyba nie zrobiłeś zapewne, nie? W tej bitwie. Zrobiłem, ale to już ja to poprawiłem tylko, więc. Aha, no i tutaj też warto zauważyć, że na dziale masz dwie odznaki biegłości i postanowiłeś dojść do tej trzeciej odznaki biegłości, a wiadomo, wielu graczy, dochodząc do tych końcowych procentów do trzeciej odznaki biegłości, wspomaga się goldowymi pociskami, więc ci, którzy nienawidzą graczy grających na goldzie, to po prostu musicie to zrozumieć, że kolega grał na goldzie i zdobyłeś tę trzecią odznakę w tym samym dniu, tak? Tak. Dobra. Czyli tak, dojechałeś do miasta, zaraz będzie się działo, ale może teraz porozmawiajmy na temat tych zmian, bo ja nie grałem dużo, to już przypominam w zasadzie w każdym odcinku, ale tak mi się wydaje, że główna zmiana to jest ilość HP i przeładowanie działa. Czy jeszcze coś tam zmienili takiego, co jest zauważalne, bo ta dolna płyta to chyba nie za bardzo jest to jakaś zmiana, tak mi się wydaje, nie? No tak, generalnie tylko to przeładowanie i zabrali mu te 200 HP, a te 200 HP było czasami naprawdę przydatne. Mm-hmm. To znaczy, wiesz co, ta dolna płyta, która teraz ma chyba 50, a miała 200, tak mi się przynajmniej wydaje, to jednak może być powód, na przykład, gdy dostajemy odłamkami z artylerii, to wtedy możliwe, że te odłamki zadają więcej obrażeń, ale nie wiem, czy coś takiego zauważyłeś? No, z taką sytuacją jeszcze się nie spotkałem, więc ja do dolnej płyty nie czuję żadnej różnicy. No, dolna płyta jest o wiele lżejsza i to naprawdę, bo 200 mm było, a teraz jest o wiele mniej, a waga ta sama, czyli 189 ton. Jest to najcięższy czołg w grze. No i wiadomo, są medale za zabijanie mausów, więc mausy mają się oczywiście ciężko, bo dużo ludzi chce tego mausa ubić, ale chyba jest to najtwardszy czołg. No wiadomo, jest też typ 5 heavy bardzo twardy, ale chyba maus jest czołgiem najtwardszym. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Zgadzam się, bo tam typa to ma tam weak spotów bardzo dużo. Od przodu to, no, można łatwo go przebić z golda. Sytuacja na polu bitewnym jest taka, że no, w mieście nie było za bardzo czołgów do bicia. No i chciałeś jechać do przodu, ale teraz widzę, że cofasz. To może powiedz, z jakiego powodu teraz zmiana decyzji? Bo będąc w tym mieście, strzelając się z Mauszenem, zauważyłem, że Blitzwagen 130 mnie leje, to tak myślę, nie ma sensu podjeżdżać, a szczególnie ten jak pancer jeszcze po prawej, to no, zostałbym wystrzelany, więc to nie był zbyt dobry pomysł. A druga kwestia jest taka, że drugą flankę wrogie pojazdy opanowały, no i zaraz przypuszczalnie będzie tu gorąco.
Jak widzicie, przeładowanie teraz działa, jest 11,22 sekundy bez racji bojowych, a było poniżej 10 sekund. Więc różnica jednak jest spora. Ale oczywiście nawet poniżej 10 sekund, jak miał Maus, to nie jest jakiś tam niesamowity wynik, biorąc pod uwagę na przykład nową WZ-kę, która też wali po 490, a wali co 8 sekund z groszem, nie? Dobra. To może tak... jeszcze bym się ciebie spytał właśnie o tego Mausa. Jak twoim zdaniem tym Mausem dobrze grać? Czy to jest taki czołg, którym można po prostu jechać i strzelać i luz? Czy jednak trzeba uważać na pewne weak spoty, na pewne miejsca? Gdzie twoim zdaniem najlepiej właśnie układać się tym Mausem, żeby coś zrobić w bitwie? Więc tak, najlepszym sposobem jest zrobić tradycyjnego tradecrafa, kryjąc dolną płytę, bo w końcu dostał nerfa. I kryć policzki, które są bardzo miękkie na goldy przeciwnika, więc tam jest bardzo łatwo nas przebić i kontować tą wieżę, dopóki czekać, aż przeciwnik strzeli, możemy oddać strzał. Czyli wiadomo, pamiętajcie, kontujemy wieżę, tam mamy 260 penetracji, szczególnie w tych miejscach przy dziale, gdzie nie ma tego zaokrąglenia, tam głównie celują wszystkie czołgi z golda i wchodzi. No więc trzeba przykątować. Wieża po boku ma 185, więc w bok wieży skontowanej też nie da się za bardzo strzelić. W ogóle boczki 210, pancerz 260 na kadłubie. No wiadomo, kwadracik ten malutki między gąsienicami, jest to weak spot, który też również musimy chronić, bo tam chyba nawet delikatnie ponad 200 już wchodzi, nie? No. Okej, na razie sytuacja jest w zasadzie jeszcze niewyjaśniona. Przewaga HP jest u wrogich pojazdów. No i tutaj to miasto zaczyna jednak być opanowywane przez wrogów, a ty jesteś w takim otwartym terenie, no więc zjeżdżasz do baseniku. I zaraz będzie się działo. Tak jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć czołgów już za chwileczkę będzie próbowało cię atakować. No i zobaczycie, jak się kolega będzie tu ustawiał na te ataki. Czyli już nie ma sensu wjeżdżać do miasta. No i... no na ISA 3 to tam kontowanie wieży myślę, że nie jest konieczne tak bardzo. Dwa ISY 3. A mam do ciebie takie pytanie, bo ja nie gram w World of Tanks, oczywiście już informowałem wielokrotnie o tym, ale wczoraj skusiłem się na grę i powiem ci, fajnie mi się grało, bo wygrywaliśmy, graliśmy w Plutonie, ale powiem ci, zaniepokoiłem się tym, że grając w Plutonie, a ja lubię grać też niższymi tierami, non stop rzucało nas na dół, czyli Plutony były na dole, a na górze były czołgi, na topie były czołgi nie grające w Plutonach. Czy tak to teraz jest z tym matchmakingiem, czy po prostu miałem pecha? Nie, to jest akurat bardzo częste, bo ja też grając Plutony na przykład na ósemkach, to na 10 bitew rzuciło mnie 8 razy na dół listy też, więc no matchmaking jest zepsuty po prostu. Właśnie ciekawe, dlaczego, skąd ten pomysł Wargamingu? No zapewne pomyśleli, że Plutony są bardziej zorganizowane i trzeba je rzucać na dół, ale przecież od zawsze tak było, że grali gracze w Plutonach i nie było to jakieś straszna przewaga gra w Plutonie, no nie wiem. No tak się trochę zawiodłem na tym. A jeżeli chodzi o bitwę, to jesteś, jak widać, tu mocno ostrzeliwanie, już 7000 obrażeń.
Na szczęście strzelają do ciebie chyba... Haeków. Tak jest, haeków. No i gdzieś tutaj się kręci Tedek z dobrą penetracją. Oraz typ 4, typ 5 heavy, który... O, tutaj taki był dziwny strzał, nie wiem jak to nie weszło. Mhm. No, czekaj, to jest... Nie, to jest Centurion AX, kurde. Myślałem, że to jest typ 5 heavy. Centurion AX. No i cóż, nie ma co się wychylać z tego basenu, chociaż teraz już jednak postanowiłeś ruszyć do przodu. A z przodu są trzy czołgi. Dwa. No ale dwa Tedeki. Nie wiem, czy Isu ma nadal tą belkę z super penetracją. No, można tak powiedzieć, tylko pogorszyli mu penetrację. Aha. Ale Alfa została taka sama. Aha, czyli sporo się pozmieniało. Został sobą gracz, który niestety nie grzeszy skutecznością, jeżeli chodzi o cyferki. Więc no tu musisz liczyć głównie na siebie. Chociaż z tego co widzę, zachował jeszcze sporo HP. No i tak chyba czeka, aż mu coś podświecisz. A zasięg widzenia Maus ma fajny, z tego co widzę, 400 metrów na bazie, znaczy na bazowym, tam bez modułu, bez perków i tak dalej. No ale oczywiście na Mausa nie dajemy optykę, tylko wentylację, ładowanie i chyba osłonę przeciwodłąkową, tak jest, no. Bo to działo jest na tyle celne, z tego co widzę. Czas celowania 2,1 sekundy przy przeładowaniu ponad 11 sekund. Myślę, że nie jest konieczne zakładanie tutaj stabilizatora pionowego, tylko właśnie ten. Wiadomo, Maus jest głównym celem artyleryjskim. No i też haeki często padają na Mausa. No jeszcze połowę HP ci zostało, został Tedek, no i jeszcze został IS-3. No i teraz już postanowiłeś najpierw ruszyć po tego IS-3, który no trochę zmienił pozycję. No, tylko trzeba teraz uważać, bo zostałeś wyspotowany. No i cóż, teraz po Tedeka, który jak wiadomo ma świetny kamuflaż, szybko wychodzi z trybu oblężniczego. No w zasadzie gdyby się dobrze ustawił, mógłby jeszcze cię wyklepać, nie? On mógł to zagrać na remis, ale wolał walczyć. No i dobrze, mógł to zagrać na remis, bo zostały dwa chyba najwolniejsze pojazdy. O, tam klepie na razie. Klepie TDK. Mógł spieprzyć i zagrać na remis, ale może jeszcze uwierzył w to, że może zwyciężyć. Chociaż moim zdaniem źle się ustawił. Powinien zdecydowanie bardziej znaleźć jakiś porządny krzaczor i tam strzelać. Przypominam, że tam z, na przykład, nie wiem, gdzieś za torów, jak się wychyla tylko delikatnie górę TDK czy czegokolwiek, jest ten kamuflaż jeszcze lepszy. Za krzakiem, jeżeli jest cały pojazd, no to ten kamuflaż jest nieco gorszy. Tak mi się wydaje. No i ucieka, no, jego błąd. No w zasadzie niby... Mógłby jeszcze zagrać, jakoś tam gdzieś uciec, ale jak widzicie, udało się. Do plutonu dodałeś kolegę w T-95 z wiadomych powodów, czyli medal Braterstwo Broni. Braterstwo Broni. Oprócz tego oczywiście stalowa ściana i
wsparcie. Stalowa ściana, bo jak widzicie, prawie 9 tysięcy zablokowane na pancerz i jak widzicie, mimo tego mniejszego przeładowania, ponad 11-sekundowego, ponad 10,5 tysięcy obrażeń zadałeś. No i 1427 expa. Czyli podsumowując, Maus był i jest nadal bardzo fajnym czołgiem. Oczywiście ten okres dwóch paczy, gdzie miał to przeładowanie, czy nawet więcej niż dwóch paczy, to przeładowanie poniżej 10 sekund, no to była super zabawka. A teraz jest nadal fajny. Chyba się ze mną zgodzisz, nie? Oczywiście. Dobra. Ja bardzo dziękuję. Mi się teraz IS-7 podoba, szczególnie w plutonach trzyosobowych. Zapieprza nieźle. Dziękuję za pokazanie bitwy. No i tradycyjnie może chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam cały klan GPL i kolegę Warszawę RC. Tak jest. To dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.